Tomek ma dla Państwa specjalne zaproszenie. Państwu bardzo dziękuję. No tak, bo oczywiście Cuzę trochę chwalimy, swego nie znamy, więc wracamy z dalekich Indii. Olesno Pani zna? Nie. Chciałaby Pani poznać? Tak, chętnie. Bardzo proszę. To Olesno nieopodal Opola. Miasteczko, chociaż niewielkie, ma wiele do zaoferowania pasjonatom historii i nie tylko. Nasz spacer zaczynamy od rynku. Oleski rynek, ostatnio poddany gruntownej rewitalizacji, świadczy o średniowiecznym planie lokacyjnym miasta, bowiem że od wieków średnich był tym swoistym centrum. Znajduje się w jego sercu kolumna maryjna. To jest taki symbol miasta. Powstała w XVII wieku w okresie takim burzliwym, trudnym po wydarzeniach wojny 30-letniej, kataklizmach. W pobliżu rynku stoi okazały kościół świętego Michała oraz malutkie, klimatyczne muzeum. Jest to stała ekspozycja poświęcona miastu i okolicom. Poza tym mamy tutaj również ekspozycje zmienne, mamy bardzo duże zbiory etnograficzne, jak i również izbę leśno-łowiecką. W 1814 roku został w Olesnie założony cmentarz żydowski. W 1868 roku gmina żydowska wystawiła Bet Tahare, dom oczyszczenia. Oto kolejna duma Olesna, drewniany kościółek świętej Anny. Historia tego kościoła sięga XV wieku, kiedy to mała dziewczynka o imieniu Anna, uciekając przed zbójcami, schowała się za sosną, na której był umieszczony wizerunek świętej Anny. To właśnie wydarzenie dało początek temu kościółkowi. Rodzice tej dziewczynki ufundowali małą figurkę, zaledwie 400-centymetrową, która znajduje się w tym kościele, figurkę świętej Anny, trzymającej w ramionach Jezusa i Maryję. Uroczy, drewniany kościółek ma bardzo wyjątkową bryłę. Nawiązuje do róży i dzisiaj mówimy, jest to kościół, który nazwać by można różą zaklętą w drewno. W sąsiedztwie, pośród lasu, jest sanktuarium Siedem Źródeł. Olesno raz w roku tętni jazzem. Jazzobranie odbywa się już od 12 lat. Celem festiwalu jest promocja muzyki jazzowej. Promujemy jazz poprzez wspólne koncerty z zaproszonymi gwiazdami. W tym roku gwiazdą jest Eric Barienthal, który specjalnie na ten koncert przyjeżdża z Los Angeles. Eric koncertuje m.in. z Chickiem Corio. Przed koncertem prowadził warsztaty dla młodych saksofonistów. Kolejna edycja Jazzobrania odbędzie się w listopadzie przyszłego roku, ale pełne uroku historyczne Olesno zaprasza przez cały rok.